Tradycyjny Gaudeamus w tym roku jako pierwsi w Gorzowie usłyszeli studenci Wyższej Szkoły Biznesu. Indeksy odebrało 360 świeżo upieczonych żaków, przed nimi 3 lata na uczelni. Jestem przekonana, że to bardziej nauka będzie niż zabawa. Zabawa owszem będzie, ale nie tak bardzo. Pracuję w budżetówce i akurat potrzebuję nabyć formalnych, konkretnych podstaw ekonomicznych, by móc jakby rozwijać się na moim stanowisku. W związku z tym właśnie dlatego uważam, iż właśnie WSB mi te podstawy, jakby te podwaliny pod zdobywanie doświadczenia zapewni. To 12. inauguracja w historii Wyższej Szkoły Biznesu. Przez ten czas zmianie uległ rynek usług edukacyjnych. Nadchodzące lata mają być trudniejsze ze względu na mniejszą ilość kandydatów na studia. Rektor WSB przyznaje, że tendencję tę widać już w tegorocznym naborze. W naszym przypadku dotyczy to przede wszystkim dziennych studiów stacjonarnych, bo one są płatne. I tutaj z konkurencją uczelni publicznych przegrywamy, my to nie mają o czym mówić, to jest zrozumiałe. Żeby sprostać wymogom konkurencji, gorzowska uczelnia musiała zmienić swoją strukturę. Wprowadziliśmy duże zmiany organizacyjne, jesteśmy zupełnie nową organizacją, mamy 2 wydziały. Będziemy aplikować z wnioskami o nowe kierunki. W Gorzowie funkcjonują 4 uczelnie wyższe. Naukę pobiera w nich ponad 5 tysięcy studentów.